Mówić, od razu mówię. To tak się zmusiłem. Bo ten cube, co tam otwierałem, co tam był do otworzenia, o ten, o cube, o. To jest niby pęknięcie. To jest pęknięcie. Jak widzimy, już pozwoliłem sobie to wypalić. Okej, zróbmy tak, bo tu już była tekstura nałożona. Mamy nasz model, robimy jakąś grę i chcemy, żeby tam przy wejściu do jakiegoś domku, nie wiem, toalety czy gdzieś było takie pęknięcie w ścianie i w ogóle na szybko zajęło nam to, nie wiem, 5 sekund, fajne pęknięcie i chcemy to zrobić, ale to jest na rogu naszej ściany. No to szybko tworzymy model low poly. Oczywiście wszystko musi mieć włączone wygładzanie smooth, więc albo w trybie edycji po dwu i set smooth, albo w panelu obok. Mamy ładnie i wszystko jest pięknie, ale to jest pod kątem prostym. Jeżeli teraz nawet nie musimy tutaj ustawiać linii cięcia, no bo po co? No to się ładnie rozłoży. Naciskamy UV, ładnie się nam rozkłada, wypalamy i nagle co widzimy? Widzimy krechę. Bo jest kąt 90 stopni. Najprościej jest to wytłumaczyć tak, że normal map działa jak mapowanie cubic projection. Jedną na jedną stronę, drugą na drugą stronę, no i dla niego tu się zrobiła dziura. On tego nie widzi. Dlatego musi być kąt co najmniej jakiś inny kąt niż 90 stopni, żeby on łapał tą drugą powierzchnię na jednej stronie, na tej górnej stronie tekstury i żeby łapał ją na drugiej stronie tekstury. Wtedy mamy płynne przejście tego elementu. To powinno być na tym drugim cubie, chociaż nie jestem pewien, bo ważą tyle samo, więc może coś się nie zapisało. OK. Mamy. Jest przygotowane pod wypaleniem. Mamy zrobionego bevela. Oczywiście ręcznie, bez żadnego, ani bez nowego, ani bez starego skryptu. Wiecie, wystarczy, że drugiego edge'a nie i to przesunąć i już jest normalnie bevel. Mamy dwa elementy, wybieramy nasz element, który chcemy wypalić, naciskamy A, żeby zaznaczyć wszystko. Jeżeli naciskamy tabulator, widzimy, że zaznacza nam się nasz model low poly. Mamy zaznaczone wszystkie, ale aktywny jest tylko jeden. Różnicą między tym blenderem a starym blenderem jest taka, że w momencie, kiedy naciśniemy bake, możemy dalej wszystko robić. Możemy sobie klikać, sprawdzać ustawienia, a on się tutaj bake'uje. Ponownie tą samą teksturę. Brawo, Krzyś. Tu jest taki wskaźnik, o już jest. Jak widzimy, nasze pęknięcie się troszkę rozjechało, bo jednak przesadziłem z tym befelem, chciałem coś pokazać. Ale już widzimy, że na naszej teksturze, w miejscach, gdzie był narożnik, nie ma już tego felernego cięcia. Dlatego robiąc modele low poly, musicie pamiętać o tym właśnie, żeby nie robić kątów 90 stopni. Bo jeżeli zrobicie kąt 90 stopni, nawet jeżeli zrobicie świetny model, oczywiście. Jeżeli mamy na przykład ostrze, znaczy u mnie ostrze miecza też nie jest pod kąt prosty, tam jest kilka werteksów, bo jednak kąt prosty nieładnie też, znaczy cięcia się też nie robi w 3D. Oczywiście to wszystko jest wasz warsztat. To wy wszystko musicie wypracować. To nie ma złej techniki, tak jak dawniej było, że jeżeli robisz coś okrągłego, no to nie daj Boże więcej niż 6 powierzchni, to jest i tak za okrągłe, nie? Najlepiej to 5 albo 4, to jeszcze będzie fajnie. Nawet grając w Final Fantasy 12? 12 teraz? Nie. 13 bodajże. Nie, 12. 13. 12. 12. Przypuśćmy, że 12. Ja tam chodząc po scenie można na przykład zauważyć, że wszystko jest cudowne, piękne. Jak ja tam chodziłem po tych wielkich, wkoło tych wielkich zwierzaków, byłem zachwycony. I nagle wchodzę do ruin miasta, widzę znak i ten znak jest zrobiony z trzech, z elementu o trzech bokach. No to trochę kanciaste było, no ale to akurat był znak, koło którego ktoś mijał i nawet nie zauważył. Ja będąc grafikiem, no to mówię, Jezus Maria, już na tym zaoszczędzili. No to jest główna ścieżka gry, no to już mogli ten znak zrobić właśnie z większej ilości poligonów niż te trzy. Ale taki ktoś miał kaprys, że po prostu trzeba zaoszczędzać na wszystkim, co się da, żeby główna gra, żeby te potwory, nie wiem, czy graliście, czy nie, żeby to wszystko wyglądało fajnie. Pierwszy raz miałem takie odczucie grając w grę, bo tam jest fajny patent zrobiony, że przez całą grę grając zamknięty w czterech lokacjach, nagle się wychodzi na wielką przestrzeń w 10. chapterze, przedostatnim. Także trochę się w tych zamkniętych lokacjach gra. Nagle się wychodzi na wielką lokację, na wielki step i nagle
widzimy koło siebie, jak staje taka wielka noga, a nad nami przechodzi wielki potwór. Wrażenie ogromne, człowiek nie wie, co się dzieje. Można między nogami im chodzić, no, jest cudownie. Ogromne modele, wszystko fajnie chodzi, nie ma dorysowywania się, o którym też trzeba pamiętać, że robiąc gry. No to zaraz powiem, na razie dokończymy te normal mapy. Dlatego mówię, tutaj ja wam nie narzucę, jakie ma być ograniczenie. Czy macie robić te bewele, czy nie? Bo niekiedy ich nie trzeba robić, bo to jest taki model, który jest gdzieś tam w tle, którego nie widać i w ogóle. Ktoś na przykład zadał mi na forum, dlaczego te siatki dla moich kolumn są takie dokładne. Czemu nie zrobiłem pięciokąta, sześciokąta i mapa normal? Dlatego, że mapa normal ładnie wygląda z daleka. Ale ponieważ jak ja kamerą będę chodził koło tych filarów, koło tych kolumn, będę mógł się patrzeć w dół. A w dołu kwadrat będzie dalej kwadratem. Z boku on będzie wyglądał na koło, bo będzie tekstura normal załamywała światło. Ale jeżeli coś jest na twardo zrobione kanciaste, to patrząc pod kątem będzie to dalej kanciaste. Dlatego dawniej lufy w pistoletach były kanciaste, wszystko było kanciaste, bo wszystko było zrobione. Jeżeli teraz to źle zrobi model, modele właśnie tracą tylko na obłych elementach, bo tego nie da się oszukać, to trzeba zrobić obłe. Bo jeżeli zrobimy to kanciaste, to normal mapa tego nie poprawi, co zaraz pokażę przy stędzie pod moją katanę. To, co było widać, to zrobiłem ładne. To, co nie było widać, tam, gdzie się opiera miecz, jest po prostu zrobione z kilku werteksów i nieważne, jakim programem wypalał normal mapę, to dalej będzie kanciaste. No siatki się nie da oszukać. Ona z daleka będzie wyglądała na okrągłą, ale jeżeli się podejdzie bliżej, ona będzie kanciasta. I to jest wasz warsztat, to wy musicie to wypracować i tego będą od was wymagać pracodawcy, żebyście sami wiedzieli, jak to zastosować. Dostajecie brief i macie na podstawie jego zrobić. Sprawdźmy teraz, jak wygląda nasza tekstura. Chyba przynudzam, nie wiem, muszę chyba skończyć, bo to coś tak... Przynudzam? Co? Okej, okay. Czyli przechodzimy tutaj. O, i widzicie, nie musiałem zapisywać tego obrazka. Szczytuję bezpośrednio z tego widoku. Nie wiem, czasami to zadziała, czasami nie. I czasami trzeba zapisać, a czasami bezpośrednio. Jak widzimy, pomimo, że jest płaski, jak święty obrazek, mamy elementy. Oczywiście wypalanie normali z modelu w High Poly to jest podstawowa czynność. To nie jest jeszcze wszystko. Gdy już włożymy kupę pracy na to, żeby zrobić nasz model, dawniej nie było takiej możliwości, więc po zrobieniu siatki grafik dostawał na przykład rozłożoną siatkę zapisaną, nawet w Blenderze można zapisać siatkę tutaj. Bierzemy, zapisujemy siatkę, eksportujemy. Grafik 2D dostał taką siatkę, mówiono mu, gdzie co jest, i on brał tablet albo pędzelki i sobie malował tą siatkę. Teraz czasami też zdarza mi się pracować dla ludzi, którzy robią modele low poly, nagle widzą, zapisuję siatkę. Co robisz? Będę malował kolory. Czemu ich sobie nie wypalisz? No bo ja chcę, żeby było inne. Mówię, no, ja jestem rzemieślnikiem, ja nie wiem, gdzie ta siatka jest akurat rękoje, gdzie się kończy, gdzie nie. Skoro mam model high poly, dlaczego ja nie mogę wypalić tych kolorów? Okej, będę chciał je poprawić, no to sobie w Photoshopie ponakładam maski, warstwy, ale już wiem, gdzie coś się znajduje. Nie muszę tego na oko szukać. Nie muszę tego szukać po nie wiadomo po jakichś elementach. Dlatego mówię, najlepiej jest robić modele high poly jak najdokładniej możecie. Jeżeli ta ściana ma mieć na sobie teksturę cegłówki, to nałóżmy tą teksturę cegłówki. Ona nie musi być idealnie, że tak powiem, rozłożona poprawnie, ale żebyśmy widzieli jaką skalę, bo na przykład co jest jeszcze najważniejsze przy robieniu gier, bo to o normalach chyba już wszystko, chyba że coś sobie przypomnę, unikać kątów 90 stopni jeszcze jedno, że kanciaste, że okrągłe rzeczy musimy wymodelować. Dlaczego? Już pokazuję właśnie to, że normal map nie oszuka wszystkiego. O, pan widzicie, że no naprawdę, no sprzęt, no nie popisałem, że mogłem przywieźć komputer z Warszawy, przepraszam. Ok. Wygląda fajnie. Nawet się obraca. O, jest ładnie. Jako model low poly jest świetny. Jeżeli będziemy robić wizualizację salonu, to zamiast wrzucić tą katanę, która waży kilka milionów, oczywiście wizualizacja salonu jest tutaj skierowana na ten kieliszek i na tego bolsa, który stoi, a ta katana jest tylko gdzieś tam z boku, nie? No to po co zażynać komputer i rzucać nie wiadomo jaką gęstą siatkę z trylionami elementów, gdzie tam samo menuki, czyli ten taki element tutaj, zatrzymam to, bo już mi się kręci, gdzie sam ten element tutaj tak niewyraźnie widoczny, miał chyba też z 2 miliony, no to po co to wszystko renderować, zażynać silnik, jeżeli ta katana będzie tam gdzieś widoczna jeszcze za szkłem i do połowy zasunięta firanką.
No nie ma sensu. Dlatego ja wykorzystuję modele low poly też właśnie w robieniu wizualizacji. Tutaj też z panem rozmawiałem, że fajnie jakby można było przenieść efekt level of deal, czyli to, co się stosuje w grach, czyli tam, gdzie stoimy blisko, dorysowuje. W starych grach to było tak, że idziemy terenem, widzimy, że tam z tyłu nic nie ma, podchodzimy, nagle drzewa nam rosną. Wyskakują nam drzewa. To jest właśnie efekt level of deal, że rysuje się tylko to, co jest blisko kamery. Teraz robiąc modele low poly, czyli taki jak tutaj, to ten model low poly za przeproszeniem sobie można wsadzić. Dlaczego? Bo teraz, jeżeli się nie zrobi pięciu wersji takiego modelu low poly i to jeszcze takiego, że podczas przeskakiwania między warstwami, przypuśćmy, mam teraz blenderze na pięciu warstwach, czy na czterech warstwach, cztery modele low poly. Pierwszy ma 200 face'ów, drugi ma 500 face'ów, trzeci ma 1000 face'ów, a czwarty ma 5000 face'ów. To przeskakując między warstwami, nie mogę widzieć różnicy między nimi. Każdy trzeba osobno teksturować. Każdy trzeba poprawiać, żeby tak, żeby między jednym a drugim nie było. I to się robi po to, że jak idę gościem z karabinem i widzę tam z tyłu czołg, to ten czołg tam z tyłu to ma tylko 20 poligonów. Podchodzę do niego, to mi nie może mrugnąć, że on się zmienił właśnie, że on już ma więcej poligonów, że już mu koła widać, nie? Ale podchodzę jeszcze bliżej, że nagle mrugnie, bo właz się otwiera. Nie. To wszystko musi być tak zrobione, tak idealnie, te wszystkie etapy tych modeli low poly, żeby nie było widać tych przeskoków. Na tym wysiada większość ludzi, jeżeli stara się o pracę w jakimkolwiek firmie do robienia gier. Bo zrobisz model low poly, to model zrobimy mu chwilę. No, zrobisz siatkę, naciskasz bake i jest. Potem bierzesz to w gimpie, poprawiasz tektury. Tutaj jest tekstura niepoprawiona i nie wiem, czy to będzie widać. Jest efekt falowania. Zawsze jest efekt falowania. Tu widzicie? Jest falowanie. Nie wiem, czy to widać. No widać falowanie, jest falowanie. Tego falowania nie powinno być. Ono się tworzy tylko dlatego, z tej strony już nie widać. Jest gładkie, a z tej strony już widać falowanie. I każdy program to zostawi. To jest artefakt tylko dlatego, że wypalaliśmy coś okrągłego na czymś kanciastym. Ja się zrobił. Oczywiście otwierając tę teksturę w Photoshopie widzimy, że ona jest tak. Najlepszy sposób to jest Photoshop i smużenie, bo w GIMPie to już tak nie działa fajnie, ale też można, jeżeli ktoś lubi się męczyć. Bierzemy smużenie i po prostu robimy prostą kreskę, nie? I wtedy, jeżeli w GIMPie zrobimy prostą kreskę, tego artefaktu tu już nie będzie. Będzie ładnie, prosta, z każdej strony, nie tylko z tej strony będzie równa linia, ale i z tej strony będzie równa linia. Tego się nie da uniknąć. Nie ma programu, który by to zrobił. Blender jedyne, co ma gorszego przy wypalaniu normali niż inne programy, to nie ma antialiasingu. Nawet jeżeli ustawimy teksturę 5000 na 5000, to dalej będziemy mieli piksele takie ostre, że głowa boli. Dlatego, jeżeli docelowo nasza tekstura ma mieć 1024 na 1024, od razu jak tworzymy nową teksturę, wpisujemy 5000, ale to dopiero później, jak już sprawdzimy, że wszystko się dobrze wypala. Jak już ustawimy, że nasze tekstury są dobrze ustawione, że dobrze się wypalają, to finalną tekstury, jak sobie wypalamy w blenderze, ustawiamy 5000 na 5000, wypalamy ją, bierzemy ją do gimpa.